Wydawnictwo Purana przedstawia fragment książki. Jason Gregory. Sztuka życia bez wysiłku. Pasożytnicze wzorce nienaturalnego świata. Ciężko pojąć doświadczenie i życie organizmu, gdy poddawany jest on działaniu entropii. My, ludzie, niemal codziennie widzimy, jak pojawiają się i znikają kolejne gatunki. Nie powinno nas to jednak martwić. Nauka mówi, że każdy organizm w końcu przemija, by zrobić miejsce dla nowych. Podstawowa zasada rządząca wszechświatem mówi wprost. Nie da się wytworzyć ani zniszczyć energii. Pierwsza zasada termodynamiki potwierdza, że możemy jedynie przekształcać energię, czyli zmieniać jedną jej formę w inną, ale nie tworzyć ani niszczyć. Formuła mówi, że zmiana energii wewnętrznej w zamkniętym układzie jest równa ilości ciepła dostarczonego do układu minus ilość pracy wykonanej przez układ względem otoczenia. Winę za wymieranie niektórych gatunków zwykle przypisuje się działalności człowieka. To jednak niemożliwe, byśmy stanowili jedyną przyczynę całego wzrostu entropii, ponieważ proces ten ma naturę uniwersalną. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyjaśnić kosmicznego trwania Tao, gdyż wykracza to poza ludzkie pojmowanie. Wygląda jednak na to, że Tao dokładnie wie, kiedy organizm wyczerpuje swój bieżący potencjał i jakiemu procesowi przemiany energetycznej należy go poddać. Przykładem jest przemiana gąsienicy w motyla. Nigdy nie dowiemy się, dlaczego taka przemiana zachodzi, choć cały proces jest identyczny ze swoistą przemianą, dokonującą się w nas samych w chwili śmierci. Nie wiemy jednak, co znajduje się po drugiej stronie tajemniczych drzwi. Entropia i śmierć, czy śmierć i przemiana? Wiemy, że entropia i przemiana są prawdziwe, ale co to oznacza dla ludzkości? Z naszego punktu widzenia lepiej jest myśleć, że jesteśmy poza entropią i przemianą. Jednak prawda jest taka, że nie wiemy, jak wyglądałoby tego typu doświadczenie, podobnie jak nie potrafimy pojąć, co ono oznacza dla innych form życia. Czy obecny obraz świata z całym jego cierpieniem to właśnie sposób, w jaki objawia się nam entropia? Czy głód, ubóstwo, chciwość, kulturowa hipnoza i wojny to fizyczne i psychiczne znamiona entropii? Wszyscy odczuwamy cierpienie, a instynkty podpowiadają nam, że przechodzimy pewnego rodzaju proces zmiany. Jednak mechanizm walki lub ucieczki powoduje, że wielu z nas się boi, że wspaniała ludzkość właśnie zaczęła się staczać po równi pochyłej. Choć to dość powszechna opinia na temat obecnej sytuacji, droga Tao rozciąga się poza intelektualnym postrzeganiem dobra i zła. Gdyby udało nam się porzucić tę dualistyczną perspektywę, odkrylibyśmy, że nasz gatunek stanowi niezwykle skomplikowany system i moglibyśmy zdecydować, czy w naszym interesie leży obranie nowego kierunku, czy też nie. Musimy dokonać wyboru. Jest on prosty, gdy przestajemy analizować najdrobniejsze szczegóły i spojrzymy na obraz całego Królestwa Człowieka. Z tej perspektywy stwierdzenie, że ludzkości grozi jakakolwiek forma fizycznej zagłady, jest absurdalne. Prawda jest raczej taka, że wyewoluowaliśmy, by przekształcić się w coś nowego, czego jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Zbudowane przez nas cywilizacje zapierają dech w piersiach, szczególnie gdy pomyślimy, że wszystko, co stworzyliśmy, wzięło się z pierwotnej wewnętrznej sfery, zwanej Tao. Niemniej, przez nasze psychę wciąż przepływają kosmiczne wibracje w postaci spontanicznych myśli inspirujących płótno życia. Kosmiczny przepływ Tao przez ludzki umysł obecnie się wzmaga, ponieważ doświadczamy nowego rodzaju śmierci i przemiany. Inspiracja
Lee, harmonizująca się ze światem w wielu z nas, pojawia się, gdy stajemy w obliczu niezwykle ważnej decyzji. Wszystkie organizmy żywe mają wspólną cechę. Gdy gatunek stoi na krawędzi zagłady, czują, że muszą się zaadoptować albo ewoluować. Ludzkość już od pewnego czasu stoi nad przepaścią, więc nadszedł czas na poddanie się śmierci i przemianie. Według wielu starożytnych kultur przechodzimy przez ten proces już od tysięcy lat, ale dopiero teraz rozumiemy, że to wewnętrzny świat człowieka napędza rozkład lub przemianę.